Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj będziemy wykonywać zadanie Zaginiony Ojciec, czyli ruszymy troszeczkę z fabułą. Pomyślałam sobie chwilowo, że damy sobie spokój z zadaniami z Kronim i z Falkiem, bo na to jeszcze na pewno przyjdzie pora. Poza odcinkiem sprzedałam parę bzdur i uzbierało mi się z tego aż 15 tysięcy, prawie, bo mieliśmy 500 tam około sztuk Alexitu. No, mamy teraz dużo więcej, plus wbiłam sobie również 3 paliwa do mojego plecaka odrzutowego, a my sobie weźmiemy Zouzę ze sobą. I będziemy szli właśnie w stronę naszego ojca. Jakiś tam najbliższy teleport, który może nam ułatwić życie. Jak widzicie, on jest tutaj. To jest w depozytorium tak naprawdę. Także przed nami długa droga. I myślę, że spowita sporą ilością przeciwników. Mikstur najwięcej może i nie mam, ale damy sobie chyba z tym jakoś radę. Tylko musimy być w przeciwną stronę. Ja troszeczkę tutaj dopracowałam teraz kwestię głośności w grze. To znaczy przyciszyłam efekty i... Bo w ogóle dialogi mieliśmy na 100% cały czas, ale te efekty bardzo tutaj niszczyły życie, także teraz już powinno być w porządku. Mamy jakąś tam chimerę na sam początek, także możemy, myślę, się nią zająć. Witam, pani chimera. Widzę, że mnie na razie nie atakujesz. Zrobimy parę uników i będzie git. Super. No, dawaj. Dzięki. Parę punktów doświadczenia się zawsze przyda. Biorę ze sobą Zouzę, ponieważ liczę, że jeszcze uda nam się z nią odblokować romans, bo już wszystkim paniom powiedziałam nie. Nie chciałabym teraz, żeby Jax jednak został sam. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak ty się tam czujesz? Chciałeś coś powiedzieć, ale ci przeszkodziłam. Wszystko w porządku. No to wygląda. No właśnie, Zouza nas podziwia, ale musi nas uwielbiać, żeby się ten romans odblokował. Z tego, co kojarzę. Cześć, pani Chimera. O, myślałam, że mnie uderzysz. No, jednak ci się udało. Ignorowanie bólu. Widzę, że Zouza się nią też zajęła. A, już mnie coś doszło. Dobra. Bo ja się za bardzo tutaj chrzanię z tym. I dlatego potem mamy jedno wielkie umierando. Może wiecie, nie będę zabijała każdego napotkanego stworzenia, bo... jakby nie to jest moim celem, tak z jednej strony, a z drugiej w sumie przyjemnie by było pozabijać trochę więcej stworów. Ale wszystko w swoim czasie. O, proszę bardzo, mamy złoże siarki. Dzisiaj sobie zrobimy taki odcinek trwający około 40 minut, coś takiego, plus minus. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj są jakieś zwłoki, czy mi się wydaje? No, lodowy dziób. I wilk. Ciekawe. No, bo tutaj sobie kolejna chimera biega. Okej. No, czyli tutaj jednak się nic nie zmieniło. Na terenach Ignadonu faktycznie tych chimer jest pod dostatkiem. Cześć. Dobra, gniew by mi się przydał, bo mi zszedł. Od razu lepsze obrażenia mamy wtedy. Także to na plus. Fajnie się używa tego jetpacka, ale przeciwnicy wariują, więc... nie jest to aż tak dobre. Nieważne. Zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj podróż. Dobra, Alexit. Mamy Alex w czystej formie.
To się na pewno przyda. I okej, okay. I myślę, że ten damy radę chyba przejść. Chociaż tutaj płynie tak jakby... O nie, nie dam rady przejść tędy. Będziemy musieli odbić trochę bardziej tutaj jednak na bok i przejść sobie tym wąwozem. Okej, okay, mamy potworki przypominające oczywiście mokrołazy. Nic nadzwyczajnego. Właśnie, z wami się też tak nie da fajnie zrobić. Najlepiej jest zrobić właśnie w ten sposób, jak ja teraz. Tylko może jednak ten... Dobra. Ja troszeczkę liczę na to, że znajdziemy gdzieś jakiś teleport i jak widać powinnam iść bardziej chyba górą niż dołem. Tylko jak ja tam wlecę na górę, będzie chyba problem. Także jednak chyba przejdziemy sobie dołem. W sumie co nam szkodzi? Tutaj coś biega. Nie pamiętam, żebym takiego potwora kiedyś biła. Żarownik. Jeszcze się nie biłam z żarownikiem, ale jak widać to żaden trudny przeciwnik. Może znajdziemy tutaj jakieś złoże eleksu. W sumie wygląda to całkiem obiecująco. Ostrzeżenie, ukradłeś nasz największy skarb. Znajdziemy cię. Jest złoże rudy. I ktoś tam stoi, co ciekawe. Kolejne złoże rudy. Idę po ciebie! A to łupieżcy zwykli. Znaczy dobra, zwykli, niezwykli, ale oni trochę obrażeń mi zadają. Wow! Dobra, chyba jednak się wycofam, bo widzę, że tutaj jest niezła imba. Nie myślałam o tym, że będę musiała się wycofać, a tutaj jednak. Dostałam całkiem solidnie. Tacy jacy silniejsi byli. Zauza powinna zaraz do mnie dojść, także... O, zrozpiłam się na twarzy. Co się dzieje? Nie wiem, czemu ona biegnie gdzieś, ale... Chyba jednak już nie biegnie. W sumie dobrze będzie wejść chyba tędy. Właśnie, jesteśmy na tym moście, zależało mi na tym... Tu jest jakiś przeciwnik, ale to niech sobie... Nie mam powiedzieć, niech sobie będzie, ale jak już się na mnie rzucacie, to już chodźcie. Tam jakiś dziób-dziób. I śnieżne wilki. No i pięknie. Dzisiaj głównie droga do naszego ojca chyba, bo na to wychodzi, że go znajdziemy właśnie w tym punkcie, gdzie mamy zaznaczone. Ewentualnie znajdziemy tam jakieś ślady, które nas do niego poprowadzą. To się jeszcze myślę, że okaże. Nie byliśmy jeszcze w tej okolicy. Nie wiem, gdzie tutaj jakiś teleport najbliższy, cokolwiek. Jakiś punkt odniesienia na pewno by się przydał, bo później wracać się. Jak zaszłaby taka potrzeba, tyle drogi chodzić, to raczej nic dobrego, a ja weszłam sobie w lawę. Może damy radę przelecieć, nie? Nad tą lawą. Tu jakiś przeciwnik jest. Ach, ty jesteś tutaj, okej. Kamienne szpony to tam żaden przeciwnik na tym etapie. Nawet jak nie mam, wiecie, zamontowanego niczego. W sumie, dobra, zarzucimy sobie gniewem. Cześć. Do widzenia. I ty też robisz do widzenia. Spoko. Ty mi chyba wpadłeś tutaj na górę? Nie. Dobra, to miejsce wygląda całkiem obiecująco. Mamy jakieś zdjęcie. Fotografia czerwonego samochodu.
małe eliksirki uzdrawiające. Wiecie, jakoś solidnie mi to dupy nie uratuje, ale może się przydać. Mamy też trochę eleksitu, ale to jest naprawdę jedna sztuka. Chyba, że ta średnia torba. I kuferek. Łatwy zamek. Spróbujemy standardowo. Niestety. Chyba będziemy musieli zrobić tak. 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 I do końca. I sru. Łatwizna. Spoko. Blaster mamy, papryczkę, eliksirki, jakieś tam kamyczki, nic ciekawego w sumie. Ale lepszy ryc niż nic, jak to mawiają. Czy ja z ciebie zebrałam? Nie zebrałam. To szkoda. Musimy w takim razie naprawić ten błąd. Czy gdzieś tutaj będzie jakiś teleporter? Ciężko stwierdzić. Może by było prościej, jakbyśmy szli jakąś główną drogą w miarę. A nie wiecie, bocznymi. Nie wiem, co to było. Ale już nie będzie mi... Chory? Okej, jakiś stworek chory. Dobra, jakby tutaj mamy to na mapie. No tutaj coś jest, niby wardek, ale ja bym jeszcze się przeszła tutaj do tego miejsca. Tak gdzieś bym sobie oznaczyła, żebyśmy się wrócili i przeszli. Bo może się okazać, że gdzieś w tych ruinach będzie jakiś teleport. A to może nam w przyszłości uratować dupę. Zaraz zobaczymy, czy miałam rację. Tu mamy potworka, który już ma na mnie chrapkę. Ale to spoko. W sumie gitens. Hej, jestem już na ziemi, wiesz? Spoko. Tylko może nie spadnie mi na dół. Dobra, no to wygląda jak jakaś stara fabryka. Także liczę na jakiś teleport. I to bardzo. Gorzej, że ja nic takiego tutaj nie widzę, nie? Tam są rozpruwacze, lodowy jaszczur. Przydałoby się, oj, przydałoby się. Jest teleporter. Czyli trochę jednak trafiłam z tym, nie? Nie wiem, czy będzie przy wardeku po prostu. Stare hangary. Nie chcę ryzykować, że przy nim nie będzie. Dobra, widzę, że wy będziecie mnie jednak atakować. To w sumie sobie skorzystamy. Ktoś chce się doigrać. No, dobra. Lecimy. Jeszcze cios. Ała, od razu już przyszedłeś? Spoko, dostałem jakieś osiągnięcie. Egzekutor. Zabito 500 potworów. Dzięki za info. Gro. W sumie to się nie spodziewałam. Dobra, odznaczone. To możemy biec w takim razie w stronę wardeka. Nie wiem, czy będzie przy nim teleport, więc wolałam tutaj gdzieś poszukać czegoś, przynajmniej w okolicy. Wiecie, takie miejsca, właśnie pooznaczane gdzieś na mapie jako takie większe skupiska, najczęściej zawierają jakieś tam teleportery, no nie?
Mi ogólnie teraz ta lokalizacja Wardeka kojarzy się z lokalizacją Zardoma w jedynce, gdzie też musieliśmy spory teren przejść i dotrzeć do niego. I gdyby nie ten teleport, który miał, to ja nie wyobrażam sobie tego jakoś, żeby to funkcjonowało. Także w sumie to się cieszę, że mamy możliwość, wiecie... Spodziewałem się, że znajdziesz mnie dawno temu. Dlaczego to tyle trwało? Miałem ważniejsze sprawy niż gonitwa za zapomnianym cieniem z przeszłości. W końcu tu jednak dotarłeś. Co zatem planujesz? Zamierzasz mnie zgładzić? Pora, żebyś zapłacił za zdradę. I mówi to ktoś, kto trzyma sztamę z największym zdrajcą w historii Magalana. Wszystko, co zrobiłem, było dla dobra Albów. Z powodu hybrydy stali się ślepi i aroganccy. Należało podjąć pewne kroki. Próbowałeś mnie zabić. Własnego syna! Tak. I wcale tego nie żałuję. Byłeś dowódcą Albów, sługą hybrydy. Niemal zniszczyłeś całą ludzkość. Żyłeś urojeniami i zagrażałeś innym. Nie mogłem dopuścić, byś wyeliminował jednego z najpotężniejszych wrogów, hybrydy. Wraz z Toraldem przepadliby inni berserkowie oraz ostatecznie Magalan. Nastąpiłaby krwawa hekatomba. Wszystko uległoby zniszczeniu. Nie brak ci tu petu, skoro uważasz się za zbawcę rodzaju ludzkiego. Rozpocząłem walkę z hybrydą w imieniu wolnych ludzi, a ty starałeś się mnie pozbyć. Zobacz, dokąd cię to zawiodło, Jax. Znów pracujesz dla tego potwora. Dawkins jeszcze mocniej owinął cię sobie wokół palca. Nie dostrzegasz już prawdy. Prawdy? To tak nazywasz słowa, które pozwalają ci uzyskać przewagę? Pomijając już twoje zbrodnie, naraziłeś na niebezpieczeństwo mojego syna, a tego ci nigdy nie daruję! Dex niemal tam przez ciebie zginął! Znów to samo! Oślepłeś! Zboczyłeś z właściwej drogi, ale tego nie pojmujesz. Ocknij się, Jax! Przejrzyj na oczy! Niebian, jak ich nazywacie, da się pokonać. I ja wiem jak! Twojemu synowi nigdy nic nie groziło. Dex skrywa w sobie ogromny potencjał. Te stwory nie zdołają go skrzywdzić. Widziałem, jakim się postawił. Nie ośmieszaj się. To przecież mały chłopiec. Nie ufasz mi. Rozumiem. Jeśli jednak pragniemy to wszystko przetrwać, powinniśmy zapomnieć o rodzinnych waśniach. Trzymajmy się razem, a nikt nas nie rozgromi. Spędziłem jakiś czas w Mararkorze. Obserwowałem, jak nadciągają i wznoszą swoje siedziby. Znam zarówno ich słabości, jak i cele. Nauczyłem się ich ranić. Potrzebujesz mnie. Usiłujesz tylko ocalić własną skórę. Do diaska, gdybym tylko w jakiś sposób cię przekonał. Magalan zaraz trafi szlak. Mimo to wciąż mamy czas. Pora jednak, byś oprzytomniał i podjął wreszcie odpowiednie decyzje. Dobra, zanim zacznę z nim rozmawiać, to się zapiszemy. Dziwne. Żeby, wiecie, z Zouzą nie było żadnych problemów. Dlaczego nagle przejmujesz się losem ludzkości? Twoje zainteresowanie przyszłością samych Albów zrozumiałbym o wiele lepiej. W tamtych czasach władaliśmy Magalanem. W takich okolicznościach lekko ocenia się innych. Wszystko się jednak zmieniło. Sami staliśmy się zwierzyną. Kiedy niebianie przypuszczą atak w Mararkorze, Albowie w Ignadonie ugną się pierwsi. Nie podołamy temu bez innych frakcji.
Trzeba zadbać, by się nie poddawały i zdołały odeprzeć najeźdźców w ostatecznej bitwie. To samo tyczy się twoich oddziałów w bastionie. Niech rosną w siłę, by przyczynić się do zwycięstwa w wojnie przeciwko niebianom. Naprawdę mówisz o wszystkich frakcjach? Tak. Wypada, by każdy odegrał swoją rolę. Inaczej nie ocaleje nikt. Berserkowie zabrali się już do dzieła. Aktywnie likwidują niebianidy. Nawet ci nikczemni banici z krateru muszą chwycić za broń. Jak spostrzegłem podczas patroli, w ciągu paru ostatnich dni konflikt się tam zaostrzył. Powinieneś się temu przyjrzeć. Książę Ateris zapewne nie pogardzi wsparciem. Okej. Czego chcesz od mojego syna? Co mu zrobiłeś? Trafiliśmy na siebie niedawno. Zupełnym przypadkiem. Obserwowałem was i... Ten chłopiec odznacza się niesamowitą siłą woli. Jak jego ojciec. Nawet nie próbowałem go namawiać, by odpuścił sobie konfrontację z najeźdźcami. To by nic nie dało. Zamierzałem go jednak ochronić, gdyby... Jest jednak silniejszy niż sądziłem. Szybko zdałem sobie z tego sprawę. Twój syn to ktoś absolutnie wyjątkowy. Odegra ważną rolę w wojnie przeciwko... Trzymaj się od niego z daleka. Ostrzegam cię. Najlepiej powierz mu jakieś zadanie. Nigdy nie zwiększy swego potencjału, jeśli rodzice wiecznie będą go ograniczać, starając się go ustrzec przed całym światem. No dobra, gościu, tylko że chłopak ma 6 lat, a nie kurwa 16. Udałeś się do Mararkoru i przyglądałeś lądowaniu pierwszego formatora? Długo przebywałem na wygnaniu. Nikt nie podążył za mną do Mararkoru. Dlatego tam osiadłem. Wyniosłem się zaraz po tym, gdy ich pierwszy statek dotknął ziemi. Podpatrywałem, jak rozmieszczają swoje systemy. Odkryłem, jak działa formator. Wytłumacz, jak funkcjonują formatory i jak je powstrzymać. Domagasz się, bym odkrył wszystkie karty, chociaż w każdej chwili możesz zmienić zdanie i mnie zamordować. Najpierw wolę zyskać co do ciebie pewność. Cały ty. Więcej mnie jednak nie przechytrzysz. Pytanie brzmi, dlaczego powinienem wierzyć w to twoje pieprzenie? Nie, Jax. Zastanów się raczej, czy pozwolisz, bym zabrał te informacje do grobu. Udowodnij to. Przekonaj mnie, że nie warto rozszarpać cię na strzępy tu i teraz. To proste. Czy naprawdę wiesz o wszystkim, co dzieje się w twoim bastionie? Dobrze to przemyśl. Właśnie w tej chwili jeden z twoich ludzi usiłuje skontaktować się z waszym wrogiem. Zachowaj czujność. W przeciwnym razie do waszych drzwi zapuka Legion Niebian. Kto? Jeżeli ci powiem, uznasz to za rozgrzebywanie przeszłości z mojej strony. Dawkins? Dlaczego miałby to robić? To on stworzył szóstą siłę. Dlaczego miałby nas zdradzić? Kazałeś mi dowieść mojej wiarygodności i niezawodności moich źródeł. Sprawdź uczciwość moich słów. Jeśli sytuacja na miejscu okaże się inna, wrócisz tu i rozerwiesz mnie na strzępy. Chyba, że się nie mylę. Gdzie ja to już widziałem? Udaj się do bastionu i sam się przekonaj. Zobaczysz, wcale cię nie okłamuję. Zaczekam tu na ciebie. Wiesz, że depczemy po klamotach trupów. Fajnie, co nie? No super, Zouza. Ja sobie skorzystam i może nasz ojczulek ma tutaj coś ciekawego. Może jakieś paliwko? Czy coś w tym stylu? Holoprojektor. No ale to sprzedamy. Chociaż. Ogólnie no to tutaj nie ma teleportera. Sprawdziłam w międzyczasie trwania dialogu. Czy jest, bo sobie sprawdziłam mapkę. Więc dobrze zrobiłam, że poszłam tutaj, bo byśmy nie mieli miejsca do teleportacji. Mamy teraz
kupę zadań głównych. Zupa była zasłona. Dobra, ofensywa przeciwko berserkom. Partner szóstej siły. No ja od razu czułam, że Dokins śmierdzi. No dobra. A jak to wygląda? Bo my jeszcze mamy tego Falka, co nie? Ale on jest tutaj. To jest strasznie daleko stąd. Może na razie tam nie będziemy szli po niego. Wróćmy do bastionu. I spróbujmy coś tam zrobić. Jak widzicie, no wróciliśmy do wątku fabularnego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I zobaczymy, jak pójdzie moja relacja z Zozą. Rozumiem, że podjąłeś już decyzję dotyczącą przyszłości z tą kobietą? A, chodzi ci o... No bo... chyba ta. Świetnie. W takim razie wiem, na czym... Dobrze nie tkwić w niepewności. Dziękuję. Ciekawe, bo ja dalej z Zozą nie mam związku, także... Coś się tutaj chyba solidnie pobagowało, bo powinna mieć z nią związek. Tak samo chyba Kaja się pluła o to. Ale dobra, z Tialgiem mamy do pogadania. Sporo. Jakieś wieści z towaru? Ponoć niebianie ostrzą sobie zęby na nasze wszechserce. To niedobrze. Zbierają się istne hordy niebianidów. Planują zaatakować wszechserce w Tawarze. Gdybyśmy nie mieli tu tyle roboty, posłałbym tam do pomocy naszych ludzi. Może na coś się przydam. Niewykluczone, ale musisz działać szybko. Jeśli wszechserce upadną, Tawar podzieli ich los. Co słychać w bastionie? Jakiś postęp? W okolicy snuje się dość dużo niebianidów. To spory problem. Ale poza tym musimy być bardziej skuteczni. Ledwie opracujemy jakąś strategię, niebianie od razu zdają się ją znać. Coś tu nie gra. Czuję to w kościach. Według ciebie nas szpiegują? Gdybym tylko znał odpowiedź. Zagraża nam duża liczba niebianidów, które sprawiają problemy, ale co więcej, musimy stać się skuteczniejsi. Niebianie reaktywują roboty ze Starego Świata. Wykorzystują starą fabrykę chemiczną w Ignadonie. Nasi zwiadowcy słyszeli wiadomość dla tamtejszych robotników. Coś, o czym wiedziałby wyłącznie ktoś z szeregów szóstej siły. To nie najlepszy trop. Ale warto się temu przyjrzeć, nie sądzisz? Gdzie jest starzec? Gdzie Dokins? Nie mam pojęcia. Myślałem, że kręci się gdzieś przy tobie. Czekaj, już sobie przypominam. Chciał znów poszukać fragmentów DNA. Gdzie dokładnie? Z jego ust wylało się mnóstwo specjalistycznego bełkotu. Wspominał o jakimś głównym formatorze. Coś ci to mówi? Główny formator niebian znajduje się w Mararkorze. Nie umiem ci pomóc. Nie widziałem go od jakiegoś czasu. Dobra. Siła woli, tak? A co by się stało, gdyby mój chip kontrolny hybrydy działał jak trzeba? Czy stałbym się zaślepiony jak pozostali, omamieni przez maszynę? Niezbyt miła perspektywa. Kurwa. Trening mentalny. Jakby mało mi było wrażeń. Martwi mnie, że jeśli nie wykonam swoich ćwiczeń z dronem, finał będzie nieprzyjemny.
Moja głowa. Dex, nie możesz zostać w bastionie. Boisz się, że dopadną mnie twoi dawni mentorzy, tak? Mentorzy? Adam i ten twój ojciec. Bysty z ciebie dzieciak. Tak, wolę by cię nie namierzyli, gdy będę się zajmował innymi sprawami. Wiedzą, że jesteś wyjątkowy. Dlatego też musimy zadbać o twoje bezpieczeństwo i przenieść cię tam, gdzie cię nie znajdą. Wasz dom w Tawarze odpada. I przecież nie wyślę cię w jakąś głuszę. Trzeba poszukać cywilizowanego miejsca. Chcę, by Asgard nam towarzyszył. Oczywiście. W porządku. Najlepiej bym to ja zdecydował, gdzie się podzieję. Dokładnie. To jak? Masz już coś na oku? Zanim dokonam wyboru, chcę zadać ci kilka pytań. Dobra, słucham. Pierwsze. Co liczy się bardziej? Przetrwanie ludzkości czy własnej rodziny? Dobra, czyli widzę, mamy dialog mentalny. Dobra. Nikt nie stanie pomiędzy mną a moimi najbliższymi. Przecież bez przerwy pomagasz innym ludziom w różnych miejscach. Drugie pytanie. Co jest skuteczniejsze? Przemoc czy dyplomacja? To zależy od okoliczności. Jasne, ale obecnie daleko im jednak do normalności, co nie? W porządku. Trzecie pytanie. Czy twoim zdaniem wolno coś komuś odebrać nawet wtedy, gdy wpędzi go to w ogromne kłopoty? Dobra, nigdy nie życzyłbym nikomu żadnych kłopotów, chyba że na nie zasłużył. Nigdy nie należy zatrzymywać dla siebie więcej niż potrzeba. Zawsze przywłaszczaj sobie jak najwięcej. Kurczę, nie wiem. Chcę też, żeby Zouza się nie obraziła. Tego nie chcę. Albo to, albo to. Nigdy nie należy zatrzymywać dla siebie więcej niż potrzeba. Wtedy jednak przypadkiem można wziąć za mało i nigdy nie wiadomo, kiedy trafi się kolejna okazja. Dobrze. Chyba już postanowiłem, dokąd się udam. Wyruszę do Albów. Tego się obawiałem. Zawsze chciałem wiedzieć coś więcej o tym, skąd pochodzisz. No dobrze. Pora na mnie. Tylko odwiedź mnie od czasu do czasu. Zgoda? Wiecie co? Wczytamy, bo chciałabym, żeby Zouza nie wyrażała dezaprobaty. No dobrze, pora na mnie. O, Jesus Christ, czy ja nie zrobiłam zapisu przed tą gadką? Chyba zrobiłam. Kurwa. Trening mentalny. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Mentorzy, dobra. Koniec tych popierdółek. To wybieramy. To zależy od okoliczności. Zawsze przywłaszczaj sobie jak najwięcej. Prawdopodobnie nie musiałbym kraść wszystkiego. Brak jednej drobnej rzeczy boli znacznie mniej, racja? Dobrze. Chyba już postanowiłem, dokąd się udam. Wyruszę do banitów. Zdajesz sobie sprawę, że to banda zakapiorów i szumowin? Są kompletnym przeciwieństwem tego, czego uczyła mnie matka. Jeśli się do nich przyłączę, nauczę się czegoś zupełnie nowego. Okej, to cudownie. Wszystko w porządku? No to wygląda. Dobra, no tutaj nic nie poradzimy. Jak stoimy z czasem, nie wiem, czy wolałabym, żeby poszedł do Albów, czy do Banitów. W sumie mi to jeden grom. W sumie też za niedługo będziemy musieli skończyć odcinek, ale zobaczmy, co ja jeszcze mogę tutaj zrobić. To może nie. Kłopoty w dolinie. Ofensywa przeciwko perserkom. To jest w miarę proste. Zupa była zasłona. Głosy w ciemności. Partner szóstej siły.
Dobra, tego zadania w ogóle nie mogę oznaczyć. Głosy, zupa. Chyba zrobimy sobie kłopoty w dolinie, ale to już chyba w kolejnym odcinku, wydaje mi się. Ale możemy się przenieść tutaj do krateru. Zrobimy sobie dzisiaj krótszy odcinek. Dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. I co, słyszymy się już w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej kontynuować wątek fabularny. Gdzieś tam będę miała na uwadze, że jak będziemy szukać w Mararkorze do Kinsa, to jest chyba poczucie obowiązku, bo na to wychodzi, że on tutaj będzie. Tak, to będziemy mieli na uwadze to, żeby zająć się też Falkiem, bo on będzie gdzieś w tej okolicy, a Dawkins jest tutaj. Ale to tak jak mówię, na razie nie. Kłopoty w dolinie. Od tego zaczniemy. Dzięki Wam jeszcze raz. Do kolejnego odcinka. Cześć.